Widać, że tutaj też nikt nie zaglądał od bardzo dawna akwarium. Dobra, wejdziemy do części mieszkalnej. Tam na pewno będzie co nagrywać. Wow. Maszyna do szycia. Watson. Kilka telewizorów. Zobaczcie, jaka toaleta. Wnętrze domu. Zobaczcie. Tutaj również wszystko zostało. I to jakie piękne naczynia. O kurde. Tak jak słyszałem, że miejsce jest naprawdę ciekawe. Bardzo ładne stare meble. Kogut. Jest niestety martwy. Tutaj zdjęcie byłych mieszkańców. Niestety już ich nie ma z nami. Staruszka mieszkała tutaj do końca życia. Po jej śmierci okazało się, że nie ma żadnych spadkobierców. W takich sytuacjach państwo przejmuje taką posiadłość i w ogóle o nią nie dba. Dlatego wygląda jak wygląda. Zobaczcie, jedynie kaktusy przetrwały. I widać, że mają się dobrze. Najprawdopodobniej przez wilgoć, która tu panuje. Sypialnia. Jedna z sypialni. W środku kask. Dość spory krzyżyk. I oczywiście szafa wypełniona ubraniami. O kurde. Za kotarą poddasze. Oczywiście wejdziemy od razu. Słychać śpiew ptaszków. Na pewno się tutaj zadomowiły. Cisza, spokój. Nikt nie chodzi. Wszędzie pajęczyny. Jakiś pisklak domaga się jedzenia. Zdecydowanie. Tam też jakieś obrazy. O, widać, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Gry planszowe. Kiedyś pewnie grywali. Dobra. Idziemy zobaczyć resztę domu. Z tego co wiem, to jest bardzo fajnie tutaj, więc nie będziemy tracić czasu na poddasze, na którym w zasadzie nic nie ma. Tapety już troszkę nowocześniejsze. A wnętrze mówi coś innego. Ładnie.
mamy salon. O kurde. Salon jest blisko głównej ulicy. Także też trzeba uważać. Jakiś landor. W koniki. Piecyk gazowy. Kogoś poniosła wyobraźnia tutaj. Kurde, szkoda, taki ładny obrazek. Dziadek i wnuczka. Bardzo fajny obraz. Tutaj zdjęcia rodziny. Bardzo dużo obrazów wszędzie. Wejście główne, tak. Balkonik. Jak widać, że już nie domagała. Sypialnia. Zobaczcie, garnitury, krawaty. Ale jazda. O kurde, zobaczcie, że tutaj ściana opadła. Ale wyglądał dość solidnie ten dom. Od środka trochę przegnity, ale ogólnie wygląda dobrze. Zobaczcie, jak to wygląda w całości. Piękny, mosiężny żelandor. Nakastniki, takie szafki sypialniane, ale jedna tylko, czyżby by tu spała jedna osoba. Zastanawiam się, czy są tutaj piwnice. Widzieliśmy, że strych jest, ale jest niezbyt mocno wyposażony. Co tu się działo? Ktoś coś tu wysypał? Nie wiem. Telewizorek. Tu też ciekawa lampa. Widok zza okna. Tu zaraz za płotem mamy już ulicę główną, przez którą się tutaj dostałem. Ciekawe, czy jest coś w lodówce. Nie. Wyczyszczona lodówka. Polana, chyba od sąsiada. Tutaj również jakieś garnki, miseczki. Odkurzacz. O, tutaj jaki komplecik ładny, żółty. Super sprawa. Chyba pokazałem wam wszystko. Coś słyszałem. Ale ładny piecyk. Tynk spadł na niego. Nie dziwne, że te kaktusy jeszcze żyją. Panuje tutaj naprawdę duża wilgoć. Szkoda takich miejsc.
Najprawdopodobniej córka, którą miała, wyjechała za granicę, chyba do Stanów, z tego co pamiętam. I z tego powodu też nie miał kto przejąć tego mieszkania. Najprawdopodobniej nie odzywała się z matką. Szkoda, szkoda, bo naprawdę marnuje się piękny dom. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Ja jadę w kolejne miejsce, a wy oczekujcie na niesamowite filmy, które nagram dla was. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.